Zajrzyjmy do szklarni. Czy przesadziłem z nasionami? Oczywiście, że tak. Czy żałuję? Na pewno nie. Zobaczmy, co tutaj rośnie. Tam z boku delikatnie już wyskakuje trybuła ogrodowa. To jest takie ziółko, można traktować jako przyprawę. Dodaje troszeczkę orientu. Natomiast tutaj jest brukiew. Niedługo brukiew będę mógł przesadzić sobie do ziemi. Tutaj w pierwszej doniczce jest macierzanka piaskowa, z której zrobiłem szczepkę, dlatego że widać tutaj wariegację. I chciałem mieć inną roślinkę jako macierzankę piaskową właśnie z wariegacją. Zobaczymy, jak wyjdzie w tym roku, czy ta wariegacja nie zaniknie, czy będzie dalej. Tutaj dalej są macierzanki. Tutaj jest czomber górski, on jest wieloletni, także bardzo fajna przypadłość, nie trzeba siać co roku. I tutaj oczywiście są musztardowce Red Giant, one przypominają w smaku trochę chrzan, trochę rzeżuchę, może coś pomiędzy, bardzo fajne do sałatek, nadaje ostrości. Tutaj są rzodkiewki. Rzodkiewki już sobie powoli zrywam i dosiewam nowe. Posiałem dość sporo szpinaku, niestety wyrosły mi jakieś pojedyncze szpinaki. Niewiele z tego będzie można zrobić, ale za to inne roślinki się udały. Tutaj z kolei wyrasta cykoria. Cykorię posiałem w bardzo leniwy sposób. Wziąłem patyka, który gdzieś tam pozostał mi z cykorii na zimę, sadziłem do ziemi, no i taki jest efekt. Tutaj jeszcze nie wyrasta, bo świeżo posiałem musztardowiec łodygowy, który ma przypominać kalarepę. Zobaczymy, co z tego będzie, czy w ogóle wyrośnie. Tutaj jest kapusta piramidowa, już gdzieś tam powolutku sobie wzrasta. Co my mamy tutaj? To ładnie rośnie. Tu jest Dapping Poo. A, to jest kolejny musztardowiec, który ma przypominać sałatę lodową. Także widzicie, ta grupa musztardowców jest bardzo potężna. Niektóre rośliny przypominają zwykłą sałatę, taką liściową, niektóre kalarepę, także jest w czym wybierać. One przynależą do tej samej rodziny wraz z rzepą. I mam tutaj właśnie rzepę liściową, która też wyrasta. I ta cała rodzina, te wszystkie musztardowce, one lubią niskie temperatury, także teraz jest idealny moment, żeby je wysiewać. Tutaj jest kapusta Michihili, to jest kapusta chińska, taka zbliżona do pekińskiej. Tutaj wyrasta natomiast kozieradka. Kozieradka ma jadalne zarówno liście, jak i nasiona. Nasiona używamy jako przyprawy i właśnie tę całą skrzyneczkę wysiałem z nasion, które kupiłem jako zwykłą przyprawę do kuchni. Także wszystko jest legitne. Fajnie, fajnie to wyszło. Tutaj miała wyrastać kapusta, ale nic nie wyrasta. Natomiast tutaj powolutku już wychodzi mitsuba. Mitsuba ma być pietruszką, tylko o smaku cytrynowym. Pierwszy raz mi w ogóle wyrosła, więc jeszcze nie mogę tego potwierdzić, ale potwierdzę później. Tutaj są też musztardowce na dole i rzodkiewki, natomiast tutaj wyżej kilka miesięcy temu wsadziłem patyczki, które pobrałem z borówki amerykańskiej. One się teraz ukorzeniły i robią nowe roślinki. Tu na górze miał wyrosnąć jarmuż, ale nic z tego nie wyszło, nie wiem czemu. Natomiast tutaj jest groszek. Groszek, który niedługo będę mógł przyciąć powyżej pierwszych dwóch liści, może trzech, i wtedy górę użyję w kuchni, przysmażę sobie na patelni,
a na dole to, co pozostanie w ziemi, to mi się rozkrzewi i dzięki temu będę mieć większe plony. Tutaj świeżo posiana skorzonera, także jeszcze nie ma szans wyrosnąć. A tutaj wysiałem stare nasiona jarmużu, żeby sprawdzić, czy jeszcze będą w porządku i mimo 4 lat na karku faktycznie wyrastają. Także tyle relacji z mojej szklarni. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i hej!